Witam was, drodzy bracia i siostry, w tym szczególnym dniu, Wielki Piątek Roku Pańskiego 2020. Jestem poruszony Bożą obecnością, którą doświadczam i przeżywam na tym miejscu. Witam braci i siostry ze zboru Zustronia z Czechowic-Dziedzic. Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, że razem w te dwa zbory... Możemy dzisiaj obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, mam tą świadomość i tak to przeżywam, kiedy stoję tutaj za tą kazalnicą, że Pan jest obecny pośród nas. Pan jest tutaj i Pan jest obecny w naszych domach, tam gdziekolwiek jesteście, moi drodzy. Wierzę w to, odczuwam to i przeżywam tą. W szczególny sposób. Moi drodzy, jesteśmy przecież jedną Bożą Rodziną, połączeni krwią baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy jednego serca, jednej myśli, jednej duszy, skoncentrowani na tym, który na krzyżu Golgoty blisko dwa tysiące lat temu, ponad dwa tysiące lat temu, oddał swoje życie za nas. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że nas wyrwał, że nas uratował. Dlatego zanim będziemy łamać chleb, zanim będziemy pić z kielicha pańskiego, chcemy spojrzeć do Bożego Słowa. I chcę, moi drodzy, czytać o historii troszeczkę podobnej do naszej historii, dlatego że ci wszyscy ludzie, o których będę czytał, oni byli też zgromadzeni w swoich domach. Oni nie mieli i nie byli zgromadzeni na jakimś wspólnym zgromadzeniu, ale każdy musiał być gotowy w swoim domu w momencie, kiedy wszechmogący Pan powstawał pośród swojego ludu. W tym czasie, drodzy, szczególnie w tym czasie, który przeżywamy, kiedy patrzymy na znaki, na te wydarzenia, oto mamy tą świadomość, że nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi, On się zbliża. I on bardzo wyraźnie mówi do kościoła i do narodów o tym, że on przychodzi, że on jest. Czytam słowo Boże zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w dwunastym rozdziale od wiersza pierwszego do wiersza czternastego, a później wiersz 23. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Będzie Wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu. Według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu i wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy». Jeździe będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości, głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane. Sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Tej nocy przejdzie przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla Was znakiem na domach, gdzie będziecie, gdy ujrzę krew. Ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy, ujrzę gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi, i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów Waszych, aby zadać cios. Drodzy, myślę, że mamy pewne skojarzenia i pewną zbieżność z tym, co przeżywamy obecnie. Oto jesteśmy w naszych domach. I pytanie jest: czy my jesteśmy w naszych domach dzisiaj bezpieczni? Kiedy Pan będzie przychodził, albo kiedy Pan przechodzi, kiedy cokolwiek przychodzi na ten świat. Musimy zadać i powinniśmy sobie zadać pytanie czy ja, czy ty, czy jesteśmy bezpieczni? Czy nie musimy się niczego obawiać i lękać, gdyż ten, który będzie przechodził jest po naszej stronie, jest z nami, a my jesteśmy z nim. Moi drodzy, Ewangelia Jezusa Chrystusa, jak sama nazwa Ewangelia jest dobrą i radosną nowiną. Jest Pochodzi ona od samego Boga i jest skierowana do człowieka takiego jak Ty i ja, do każdego z nas bezpośrednio, bez wyjątku. Bóg w tej radosnej i dobrej nowinie nie omija nikogo. Przemawia do nas. Tak jak przemówił wtedy do Mojżesza i przez Mojżesza do swojego ludu, do Izraela. Ludu, który był w wielkiej niewoli w Egipcie. Ludu, który ciężko od rana do wieczora musiał pracować, nie mógł zaznać wytchnienia, ludu, który jęczał pod kijem dozorcy, ludu, który wołał do Boga już od dłuższego czasu, aby Bóg mu pomógł, aby Bóg go wyprowadził z tego miejsca niewoli, utrapienia i związania. I oto Pan. Pan, który jest Bogiem ponad wszelki, wszelkimi bogami. Biblia mówi: Ja, Pan, i nie ma innego oprócz mnie, nie ma Boga. Ten Bóg powstał, usłyszał ich wołanie, usłyszał ich głos, tak jak usłyszał kiedyś Twoje i moje wołanie, kiedy byliśmy uciemiężeni grzechem w ciemności, pokonani przez grzech, związani mocą diabła. Ty i ja wołaliśmy do Boga, wzywaliśmy Jego imienia, i ulitował się nad nami tak jak wtedy ulitował się nad Izraelem swoim ludem. I posłał im wybawiciela, posłał im mojżesza, i wyprowadził ich z tego miejsca niewoli, z tego miejsca utrapienia, w którym oni się znaleźli. Moi drodzy, ten, ta historia, o której tutaj czytaliśmy i o której mówi nam Boże Słowo, jest historią nie tylko ludu izraelskiego, ale w sposób duchowy jest historią każdego człowieka, który jest wyprowadzony z niewoli, z grzechu i z mocy szatana. Ten faraon, król Egiptu, jest takim wyraźnym obrazem szatana, który trzyma ludzi w niewoli który trzyma ich jakby pod swoim butem i nie pozwala im służyć żywemu Bogu. Egipt jest wyraźnie symbolem świata, w którym znajduje się człowiek. Ale i ten świat i ten faraon zostają przez wszechmogącego Boga pokonani. I Bóg jest Bogiem, który jest ponad wszelkim bóstwem, ponad wszelką mocą, zwierzchnością i panowaniem. Oto kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, Bóg używa potężnej swojej mocy, aby dokonać wybawienia Izraela. Ta moc jest tak wielka, że pierwsze Bóg na oczach ludu Bożego i na oczach całego Egiptu, mieszkańców Egiptu dokonuje swoich sądów. Jak słowo Boże mówi, te sądy, te plagi. Odnoszą się bezpośrednio do tego zakresu działania poszczególnych bóstw, które czcili Egipcjanie. Każdy sąd, począwszy od wody zamienionej w krew, poprzez komary czy żaby czy ciemność, odnosił się do konkretnego bóstwa, które oni czcili, które czcili Egipcjanie. I Bóg poprzez. Te plagi, które zsyłał na Egipt, dawał świadectwo i Egipcjanom, ale też ludowi Bożemu, że On jest Bogiem ponad wszelkimi bogami, że Jego moc jest ponad wszelkimi zwierzchnościami. Moi drodzy, my wiemy z Bożego Słowa, że za każdym kultem, za każdymi wierzeniami, za każdymi bożkami, Słowo Boże wyraźnie nam mówi, za tymi kultami stoją siły demoniczne, siły diabelskie. I Słowo Boże, Nowy Testament wyraźnie nam mówi, w liście do kolosan, że Bóg, tak jak wtedy, dokonał sądów nad bóstwami, nad tymi mocami. Siłami ciemności, tak Bóg w Jezusie Chrystusie dokonał sądu, tak Bóg przez Jezusa Chrystusa pokonał diabła, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, mówi nam Słowo Boże, i wystawił je na pokaz. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że od momentu upadku w grzech, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, kiedy utracili bliskość z Bogiem, Znaleźli się pod wpływem tego władcy ciemności, tych zwierzchności i tych mocy. I oto musiał zjawić się ktoś, ktoś, kto jest w stanie człowieka wybawić z tej nadziemskiej, duchowej mocy, która wiąże każdego człowieka, który jest w grzechu. Biblia mówi, że grzech spowodował, że człowiek oddał władzę którą miał od Boga, przekazał ją szatanowi, i szatan objął władzę nad ziemią i nad człowiekiem. Ale dzięki niech będą Bogu, że dzisiaj, w ten wielki piątek, chcemy i zwiastujemy, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą, pokonał, tak jak wtedy Bóg pokonał te bóstwa Egiptu, tak nasz Pan Jezus Chrystus. Pokonał diabła na krzyżu Golgoty i kiedy powstał z martwych, a następnie zasiadł na tronie po prawicy ojca. To jest niezwykłe. Tak, jak Bóg miał moc, aby wyprowadzić Żydów. Moi drodzy, kiedy myślę nad tym, nad całą logistyką, jaka tam musiała być zastosowana, właściwie Bóg to wszystko w jakiś cudowny sposób musiał porządkować. Wyobraźmy sobie, jeśli było samych mężczyzn zdolnych do walki 600 tysięcy, to to, musiał być, to musiała być liczba ludzi gdzieś od 1,5 do 3 milionów, jak mówią Bibliści. Jak wyprowadzić lud niewolników, lud niezaprawiony w walce, lud, który nie wie w jaki sposób może się poruszać nie zna trasy ale Bóg jest ponad tym wszystkim On ma wszelką moc. I to nam pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On jest Bogiem, który przychodzi i wybawia. Bóg mówi, napatrzyłem się na trud i na mozł mojego ludu. Napatrzyłem się i słyszałem ich wołanie i krzyk. Dla mnie to jest niezwykle pocieszające, że kiedy człowiek utrudzony, umęczony, zgnębiony przez grzech, który, który, który sami też wpadliśmy, robiąc różne złe rzeczy, ale kiedy wołamy do Boga, Bóg okazuje łaskę, Bóg okazuje miłosierdzie, bo Bóg nigdy nie wzgardzi sercem złamanym, sercem skruszonym. Tak więc Pan. Nakazał im coś uczynić. Po dokonaniu tych licznych plag przyszła, przyszedł ostatni sąd. Bóg mówi: Zabiję wszelkie pierworodne. I Bóg nakazał swojemu ludowi być w gotowości, kiedy On będzie przechodził. Nakazał im zamknąć się w ich domach. Nakazał każdej rodzinie, w każdym domu zabić baranka niewinnego jednorocznego baranka bez skazy nie mogło być w nim żadnej wady i krwią tego baranka Izraelici mieli posmarować odzwia na zewnątrz swoich domów tak aby ten który przechodził nocą mógł widzieć krew na odzwiach tych domów a ci którzy byli w środku którzy spożywali tego upieczonego baranka paschalnego oni byli pod osłoną tej krwi baranka, całkowicie bezpieczni. Nie musieli niczego się bać. Drodzy, próbuj, spróbujmy sobie wyobrazić noc przejścia, bo pascha znaczy przejście. Pan przechodzi, pan dokonuje sądu. Czasami mówimy tak, Bóg jest miłością. Jakżeż Bóg będzie mógł sądzić, ale drodzy Bóg jest miłością, ale zarazem jest sprawiedliwym i świętym Bogiem. On jest także sędzią i będzie sądził i sądzi człowieka. Tak więc, kiedy Pan przechodzi przez Egipt, kiedy rozlega się w nocy potężny krzyk, płacz, wiecie, ja próbuję sobie to wyobrazić: jak matki wyrywają sobie włosy z głowy, jak wołają, jak wybiegają z domów, bo ich pierworodny, począwszy od domu faraona, umiera. Jest sąd. Ale chcę, drodzy, powiedzieć, że jest uczyniona różnica między tymi, którzy nie zaufali, którzy nie zrobili tego, czego Bóg od nich oczekiwał, nie pomazali. Krwią baranka swoich odzwi, a tymi, którzy to zrobili, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie i to miałem dzisiaj na sercu, aby mówić, jak cudowna, jak potężna jest krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Chcę bracia i siostry powiedzieć tak jak w Egipcie: ona uczyniła rozdział. I ona zawsze czyni rozdział pomiędzy zbawionym człowiekiem i niezbawionym człowiekiem, odkupionym człowiekiem i nieodkupionym człowiekiem. Jeżeli jest krew na odrzwiach Twojego i mojego serca, to nie musisz się bać. W naszych domach nie musimy się bać, nie musisz się lękać. I dzisiaj ci mówię, bracie i siostro, chociaż jesteś w domu w imieniu Jezusa niech wszelki strach ustąpi. Nie bój się, bo jesteś pod osłoną świętej krwi baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Ufaj Mu, ufaj Mu, wierz i ufaj temu, który przelał swoją świętą krew na krzyżu Golgoty. Ta krew czyni rozdział i ta krew daje bezpieczeństwo. Ale wiecie, my, jako wierzący ludzie, mamy też różną miarę wiary, albo też różny poziom wiary w danych sytuacjach w naszym życiu. Czasami to jest tak mała wiara, że chyba mniejsza niż to ziarno gorczyczne. Bo gdybyśmy mieli wiary jak ziarno gorczyczne, moglibyśmy może temu wirusowi powiedzieć: Idź tam gdzieś do innego kraju. Ale mamy czasami tak mało wiary, ale to Bogu nie przeszkadza, kiedy On widzi krew krew baranka na odzwiach Twojego i mojego serca. To bez względu na to, jaki jest poziom Twojej i mojej wiary, jeżeli zaufałeś w krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa, zaufałeś temu, że ta krew oczyściła Cię, obmyła Cię, jesteś bezpieczny. Nie musisz się lękać. Moi drodzy, w tych mieszkaniach Izraelitów oni musieli być przepasani. Oni musieli być ubrani, oni mieli kij w ręce, byli w każdej chwili, musieli być gotowi opuścić to miejsce, kiedy tylko Pan przejdzie i mówi, wyjdźcie. To jest tak jak dzisiaj. Jesteśmy pozamykani w domach. Może za jakiś czas wróci to do normalności, taką mamy nadzieję. Ale, moi drodzy, jest taki czas, bardzo podobny, a w sensie duchowym jak najbardziej aktualny, kiedy Pan mówi przepasz biodra, ubierz się w szatę, bądź gotowy, aby zostawić wszystko. Bo kiedy Pan przyjdzie, abyśmy byli gotowi, pójść tam, gdzie On nas wezmie, wezwie do swojej świętej obecności. Baranek na dom, krew na każdą rodzinę, baranek, który był zabity. Baranek, który był spożywany pośród. Całe zgromadzenie jadło go wraz, nie tylko upieczone, ale jadło go wraz z, z ziołami. Nie, moż, nie, mogło, nie można było w domu znaleźć żadnego kwasu. Czyż nam to nie przypomina nasze duchowe życie? Pan oczekuje. Pan chce, żeby był usunięty wszelki kwas z Twojego i mojego domu, z Twojego i mojego życia, bo o to Bogu chodzi. Nie znajdzie się tam nic. Od tego dnia, kiedy Pascha się rozpoczynała, przez siedem dni nie wolno im było jeść niczego kwaszonego. Grzech. Ten kwas przypominał grzech, musiał zostać usunięty z, z każdego domu. Co mi to mówi? Mówi mi to, że kiedy chcę być pod osłoną krwi baranka Bożego, kiedy chcę korzystać z tej ofiary Jezusa Chrystusa, to zarazem nie mogę być człowiekiem zaangażowanym w grzech. Te dwie rzeczy wykluczają się. Ta krew działa, działa z całą mocą. Oczyszczenia dla tych, którzy wyznają swój grzech, porzucają swój grzech, bo Biblia wyraźnie mówi, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Usuńcie stary kwas, mówi Nowy Testament, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Dlatego też słowo mówi, obchodźmy więc święto. Właśnie Wielkanocne, Wielkiego Piątku, soboty i niedzieli obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Tam były też gorzkie zioła, które wyrażają żal i skruchę z powodu grzechu, z powodu zła, ale to jest ten właściwy żal i ta właściwa skrucha, która pozwala Bogu okazać łaskę i przebaczenie. Kiedy tak myślę o baranku, baranku paschalnym tam wtedy w Egipcie, przecież ta historia i ten baranek, i to wydarzenie było na 1400 lat przed narodzeniem Chrystusa, zapowiedzią tego prawdziwego baranka Bożego, którym jest Jezus. Oto ten baranek został zapowiedziany. Już wtedy, i za każdym razem co roku, kiedy Izraelici zabijali baranka paschalnego, oni zapowiadali przyjście Mesjasza, tego prawdziwego baranka, tego, którego krew ma moc oczyścić człowieka z grzechu, bo tamta krew i krew za grzechy owiec, kozłów, cielców, miały możliwość jedynie przykryć grzech przed obliczem świętego Boga. Moi drodzy, kiedy Jezus pojawił się nad Jordanem, oto Jan Chrzciciel patrząc na niego i widząc Ducha Świętego w postaci gołębicy, który na nim spoczywał, powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I wydawałoby się, że mamy właściwie już koniec, był Baranek zapowiedziany w obrazie baranka paschalnego. A później mamy Baranka Jezusa Syna Bożego, który jest tym prawdziwym barankiem. Ale także czytamy w Księdze Objawienia, że tam w niebie On ciągle jest Bożym Barankiem. On wraz z Ojcem jest na tronie chwały. I pamiętacie ten piąty rozdział Księgi Objawienia, gdy nikt nie, nie, nie może otworzyć księgi, pieczęci. Oto przychodzi Baranek i nie będzie już nic przeklętego, mówi Objawienie na końcu. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć mu będą. On jest barankiem na wieki. On jest panem na wieki. On jest królem na wieki. Moi drodzy, musimy zadać sobie pytanie, w czym Ty i ja pokładamy naszą nadzieję odnośnie zbawienia i odkupienia. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, bez rozlania krwi. Nie ma przebaczenia, nie ma odpuszczenia. Kiedy myślimy poważnie o Bogu, który dokonuje sądu, Bogu, który objawia gniew, chociaż wiemy, że Bóg powstrzymuje swój gniew, jest nieskory do gniewu, ale jednak przychodzi taki moment, że Bóg okazuje gniew, kiedy nie ma żadnej reakcji ze strony człowieka. My wiemy, że Słowo Boże nam mówi, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. A więc musimy być gotowi, szczególnie teraz, w tej sytuacji. Ja myślę, że ta sytuacja, to co przeżywamy, to co ludzkość dzisiaj przeżywa, jest Bożym ostrzeżeniem dla ludzi tego świata, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Jest takim wielkim Bożym zawołaniem Pana, że On przychodzi, a Ty i ja powinniśmy być gotowi. Żaden kapłan w Starym Przymierzu nie mógł zjawić się przed obliczem Boga bez krwi. Żeby wejść do miejsca najświętszego, kapłan musiał wnieść tam krew ofiary za grzech swój i ludu Bożego. Nie mógł w inny sposób wejść do tego miejsca najświętszego. Gdzie była skrzynia przymierza, tron Boży, nad tej skrzyni Bóg przemawiał do swojego, do swojego ludu. Tam Bóg spotykał się z tym reprezentantem ludu, z arcykapłanem, który wchodził. Tak więc bez rozlania krwi nie ma przebaczenia. Nie ma zmiany, nie ma roz, tego, te, tego bezpieczeństwa dla człowieka, jeżeli Bóg nie będzie widział krwi, tak jak wtedy w Egipcie. Chciałbym przez chwilę jeszcze powiedzieć o tej właśnie krwi baranka Bożego, krwi Jezusa Chrystusa. Kiedy myślałem nad tym nabożeństwem, od razu do mojego serca, Przyszła myśl: Mów o krwi, baranka. Mów o krwi, tak mało mówimy o krwi, tak mało może mówi się dzisiaj o krwi. A więc chciałbym, żebyśmy popatrzyli, co dokonuje krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Tego baranka, który Biblia mówi, był już przed założeniem świata przygotowany na ofiarę za grzech całego świata. Ona nie przykrywa grzechu, ona gładzi grzech, ona oczyszcza z grzechu. Słowo Boże, mówili do Hebrajczyków 9:13, bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z Jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych, o ileż bardziej krew Chrystusa, który ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze, albo moglibyśmy powiedzieć wyraźnie, Oczyści serca nasze od złego sumienia. Bo tutaj pod tym słowem sumienie kryje się serce człowieka, które potrzebuje być oczyszczone od wyrzutów sumienia, od grzechu, którym jest skalane jego serce i jego sumienie. A tu jest napisane, że ta krew Chrystusa oczyści. Tu jest bardzo mocne słowo użyte podobnie jak w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale wierszu 7 i dziewiątym krew Jezusa Chrystusa, syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to słowo greckie, które tutaj jest użyte po prostu, oznacza całkowite oczyszczenie i uzdrowienie. Co mam na myśli? To samo słowo użyte jest do oczyszczenia, które Bóg dokonywał, uzdrawiając trędowatego. Kiedy Jezus uzdrawiał trędowatych, byli ich ciała były zupełnie czyste, jakby nowe ciała otrzymywali, żadnych śladów trądu. Kiedy naman wychodził z wody, siedemkroć zanurzając się, właśnie był jak, miał, jak młodzieńca swoje ciało. Tak Słowo Boże mówi, krew baranka Bożego, krew Jezusa oczyszcza największego grzesznika, nawet zbrodniarza, przestępcę, który nie, nie jest w stanie sam siebie, nikt z nas nie jest w stanie sam siebie oczyścić, ona zupełnie nas obmywa, zupełnie nas oczyszcza. Jeszcze jedna myśl w związku z tym oczyszczeniem. Izajasz mówi tak, do ludu Bożego. Chodźcie, mówi Pan będziemy się prawować chodźcie i stańcie przede mną ale mówi zanim staniecie to pierwsze naprawcie swoje drogi wyprostujcie swoje ścieżki usuńcie zło ze swojego życia i wtedy stańcie przede mną i mówi pan stańmy do rozprawy ja i wy i choćby wasze grzechy były jak szkarłat Zbieleją jak wełna, stają się bielsze nad śnieg. Słowo Boże mówi: Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Ale wtedy, kiedy jest wcześniej, właśnie. Upamiętanie, porzucenie grzechu. Pan mówi: przyjdźcie, jeżeli będą skruszone wasze serca. Przyjdźcie do mnie, zabiegajcie, a wtedy moja krew oczyści was. I ja was oczyszczę, tak jak Bóg oczyszczał trąd, tak jak krew Baranka Bożego może oczyścić twoje i moje serce. Żadnego śladu grzechu, jak odnowiony człowiek. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że to, co oczyszcza człowieka przed Bogiem z grzechu, jest krew Jezusa Chrystusa, nie w wodach sztu. Często ludzie mylą i myślą, że to wodach sztu ich oczyszcza z grzechów. Nie, absolutnie nie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że tym, co oczyszcza człowieka z grzechu, jest krew baranka. A czym za tym jest wodach sztu? Biblia mówi jest niczym innym jak miejscem pogrzebania starego życia i starego człowieka symboliczny grób jakże ważny jakże ważny drodzy nawet to widzimy przecież na przykładzie Izraela ci którzy byli obmyci krwią baranka przy podosłoną krwią baranka paschalnego Dopiero później zostali zaprowadzeni nad morze, aby przez nie przejść. I jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, to przejście przez wodę Morza Czerwonego było symbolem chrztu, symbolem chrztu, wyjścia z tego Egiptu, świata, pozostawienia starego życia, pozostawienia świata i pójścia za Bogiem, aby iść tak, jak Bóg ich poprowadzi, ale tym, co nas oczyszcza. Tym, co nas obmywa, jest krew baranka. Tu jest mowa o wełnie. Bielsza stanie się, stanie się białe, staną się białe jak wełna. Ci, którzy, którzy potrzebują tego oczyszczenia, stanie się ich serce białe jak wełna. Tutaj możemy powiedzieć, że Izajasz mówi o bardzo czymś istotnym i ważnym. Każda wełna która była zafarbowana, nie można jej było w żaden sposób przywrócić do pierwotnego stanu, do pierwotnego koloru, to było niemożliwe. Ale Bóg chce, żebyś wiedział, że bez względu na to, jak bardzo człowiek upadł, jak bardzo człowiek jest pogrążony w złym, jak bardzo człowiek jest pogrążony w grzechu, jak bardzo z, sam zaufał sobie, ale jeżeli się uniży, ukorzy, to Chociaż fizycznie te rzeczy są niemożliwe, to krew Jezusa ma moc oczyścić nasze serca od największego zabrudzenia i przywrócić nie tylko taką normalną biel, ale tą niebiańską biel, która będzie kiedyś w niebie, bo przecież będziemy mieli białe szaty przed obliczem Bożym. Po drugie, ta krew, ona nie tylko nas oczyszcza, ona nas odkupiła, jest ceną wykupu. Apostoł Piotr tak pięknie mówi: Zostaliście wykupieni z marnego postępowania drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I to słowo, które tutaj jest użyte, ono wyraźnie mówi: być uwolnionym za okupem, wykupić za coś od czegoś. I to jest cudowna rzecz, że ty i ja. Drogi bracie, droga siostro, kiedy przyszliśmy do Jezusa Chrystusa brudni, nie mogący samych siebie oczyścić, nie mogący samych siebie wykupić, bo nie mieliśmy żadnych atutów i argumentów, to krew baranka Bożego jest wystarczającą ceną. Ja bym powiedział kropla jego świętej krwi jest wystarczającą ceną, yy, która wystarczy przed obliczem świętego Boga, aby wykupić całą ludzkość od brudów i grzechów tego świata, wykupiła nas od naszego marnego postępowania, takiego bezmyślnego Bezużytecznego, próżnego postępowania, bo to słowo marny oznacza w języku greckim. Chrystusa, który jest tym niewinnym i nieskalanym barankiem na wzór tego baranka paschalnego, o którym mówiliśmy. Odkupiła nas. W liście do Efezjan to słowo bardzo podobne, właściwie ten rdzenie jest ten sam, mówi tak, w którym w Chrystusie mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Odkupiony. Kiedy pomyślę o tym przypowieści Pana Jezusa, o tym człowieku, który był winien temu swojemu pracodawcy 10 tysięcy talentów, on nie miał z czego oddać. Miał stracić życie. On i rodzina mieli być wrzuć, wrzuceni do więzienia. I on woła: Zlituj się, oddam ci. Kiedy czytam, czy cytuję te słowa, to uśmiecham się, bo to było niemożliwe. To była tak wielka suma, że to było niemożliwe. Obliczyłem to kiedyś, że on by musiał żyć. Zarabiając wtedy denar na dzień, bo taka była stawka, on by musiał przeżyć dwa tysiące razy po sto lat, żeby spłacić ten dług. Niemożliwe. Ale Chrystus odkupił ciebie i mnie, zapłacił cenę. Ta krew Baranka Bożego jest wystarczającą ceną. Jak możesz myśleć? Jak ktokolwiek może myśleć, drodzy? Że może Bogu zapłacić i że może się wykupić, aby być zbawionym? Jak możesz, skoro zapłatą za grzech jeden jest śmierć? Jak możesz myśleć, że możesz Bogu coś uregulować, wynagrodzić? To, co możemy zrobić, to upaść przed Jego obliczem, przyjść do Niego i prosić Go: bądź miłości w mnie, grzesznemu. zlituj się. Ale przecież dobra nowina, Ewangelia jest tym, która mówi, że Bóg dał baranka i Jego krew została przelana i ta krew przemawia za Tobą i za mną dokonała prawdziwego odkupienia. W księdze objawienia w rozdziale pierwszym, w wierszu piątym jest napisane odnośnie krwi Jezusa Chrystusa. Troszeczkę w tym tłumaczeniu jest to. Oddane inaczej, chociaż zaraz powiem, jak powinno to być. Czytamy tutaj tak, piąty wiersz. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Dosłownie tam jest, omył nas. Omył nas z grzechów naszych przez krew swoją. Co sprawia, że, co sprawia to omycie? Wiersz szósty wyraźnie mówi, omył nas. Po co nas omył? Dlaczego nas wykupił? Dlaczego nas oczyścił? Bo tu jest napisane i uczynił nas, ciebie i mnie, drogi bracie i siostro, rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. On właśnie nas takimi uczynił i przez swoją krew. To nie stało się w żaden inny sposób, gdyby nie Jego krew. Nikt z nas nie byłby podniesiony do tej rangi królewskiego kapłaństwa przed obliczem Boga. Nikt. Ta krew Jezusa, ta krew Jezusa utorowała nam drogę do Bożej obecności. To ona sprawiła, tak mówili list do Efezjan, że przez krew Chrystusa staliśmy się bliscy Bogu. Zapytacie mnie, jak bliscy? Jak bliski stałem się dzięki krwi Jezusa Chrystusa? I to nie są nasze przechwałki, ale to, to jest to, co wynika z tego dziedzictwa, błogosławieństwa przelanej, świętej krwi Jezusa. Co wynika z tego? Tu jest napisane tak w liście do Efezjan w drugim rozdziale. Staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. I dalej jest napisane, że on stworzył w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka, z Żyda i Greka, poganina i Żyda, i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzyście daleko. Pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego, przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca jedni, drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, tak bliscy, że Ty i ja. Boże dziecko, grzesznik, który był stracony i zgubiony przez krew Jezusa, jest nie tylko obmyty, oczyszczony, wykupiony, cena została zapłacona, ale stałeś, staliśmy się królewskim kapłaństwem bliscy Boga, że On nazywa nas swoimi domownikami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Utorowała nam drogę. Pojednała nas z Bogiem, sprawiła pokój między Bogiem a nami. To ta krew jest krwią przebłagania i usprawiedliwienia. Tylko ona była w stanie uśmierzyć Boży Gniew nad nami. Tylko ona jest w stanie nadal uśmierzyć Gniew nad każdym grzesznikiem, Boży Gniew. Tylko ona dzisiaj każdego grzesznika jest w stanie obmyć i oczyścić. Słuchajcie, drodzy. Jezus dopiero przychodzi. Jeszcze jest czas, jeszcze jest chwila, jeszcze dzisiaj każdy człowiek może odwrócić swój wzrok od siebie i popatrzeć na zbawiciela, na jego krew, która ma moc go oczyścić i dokona rozdziału, jeżeli zaufasz Chrystusowi i tej krwi przelanej za Twoje grzechy. Biblia wyraźnie mówi, że przez to, że przez Chrystusa, gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej. Ta krew nie czyni nas tylko królewskim kapłaństwem, ale czyni nas sprawiedliwymi przed obliczem Boga. Ta krew jest krwią uświęcenia, oddzielenia nas teraz dla Boga. Czy jesteś gotowy popatrzeć z wiarą, z ufnością, drogi bracie, teraz, tego wieczoru na krew, kiedy będziemy łamać chleb? Czy jesteś z ufnością odwrócić swój wzrok od grzechów i upadków? Jeżeli twoje serce jest skruszone i patrzysz teraz na Jezusa, na krew baranka, On chce, żebyś przez wiarę przyjął oczyszczenie i przebaczenie, obmycie i odnowienie. To jest właśnie teraz ta chwila ta krew, która sprawi, że znowu twoje serce się podniesie i twój duch i zaczniesz wielbić Boga. Zaczniesz dziękować Bogu, że oto możesz przez tą krew baranka Bożego mieć z nim na nowo żywą, bliską społeczność i relacje. Księga Objawienia Jana mówi tak do ludu Bożego: szczęśliwi, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota. Pierzmy szaty i lekroć jest taka potrzeba, przychodźmy pod krzyż, przychodźmy do naszego zbawiciela przed jego tron i prośmy, aby jego święta krew nas obmyła. Patrz z wiarą i z ufnością, patrzmy z wiarą i z ufnością na jego świętą przelaną krew. Drodzy, wiem, przeżywam to tak i doświadczam, to jest szczególny czas. I chociaż nie jesteśmy razem, ale każdy jest gdzieś w swoim domu, ze swoim domem i rodziną, pytam się, czy tam jest obecny Chrystus? Czy krew baranka Bożego przykrywa Twoje życie? A jeżeli nie, drogi przyjacielu, jeżeli słuchasz tego zwiastowania, zapraszam Cię dzisiaj, tego wieczoru, dopóki jest czas, dopóki ciągle jest łaska, dopóki jeszcze nasz Pan Jezus Chrystus nie przyszedł. Tam, gdzie jesteś. Po prostu wezwij Jego imienia. Nie patrz na siebie, nie ufaj w sobie, nie mów sobie, nie jestem złym człowiekiem, bo inaczej Jezus nie musiałby umierać, jeżeli by tak było. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie możesz pokładać w sobie nadziei. Dlatego, kiedy teraz. Może tam, gdzie jesteśmy w naszych domach, pochylmy nasze głowy. Przez chwilę pochylmy nasze głowy. Zadaj sobie pytanie: Czy krew Jezusa jest na odrzwiach mojego serca? Czy jestem czysty i obmyty w Jego świętej krwi? Czy naprawdę jestem dzisiaj obmyty i czysty? Czy wierzę, że krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Przelana dwa tysiące lat temu, czy wierzysz, że On cię teraz oczyszcza, kiedy wyznajesz swój grzech? A zachęcam do tego, abyś usunął, abyśmy usunęli wszelki kwas i okazali żali z skruchę. A jeżeli do tej pory nie uznałeś w Jezusie, Chrystusie, swojego baranka i nie ma na odrzwiach krwi, kiedy przychodzi sąd, nie ostoisz się, ale kiedy wezwiesz teraz Jego imienia i do czego Cię zachęcam, teraz pochyl swoją głowę, wyszeptaj swoimi ustami i powiedz, Panie Jezu, przyjdź do mego serca, obmyj mnie w swojej świętej krwi, przebacz mi, że ciągle do tej pory ufałem sam w, się, w siebie samego, w swoją własną sprawiedliwość, wybacz mi tą... Pychaj tą zarozumiałość. O to wyznaję, że potrzebuję ofiary Twoje, Twojej, Panie Jezu. Potrzebuję przelanej Twojej świętej krwi. Niech ona mnie teraz oczyści. I ja wierzę, że ona mnie oczyszcza. Chciałbym się modlić i chciałbym wesprzeć Was w modlitwie. Panie, dotykaj każdej osoby, tych którzy należą do Ciebie, nas i tych, którzy może słuchają, są, jeszcze do tej pory nie podjęli decyzji. Panie, kiedy może ktoś jest taki, który teraz skłania swoje serce do Ciebie, Panie, Ty usłysz i Ty zawsze słyszysz. Ty przyjdź do Jego serca teraz. Powiedz, Panie Jezu, przyjdź do mego serca. Obmyj mnie swoją świętą krwią. Przebacz mi moje grzechy. Nie chcę dłużej opierać swojego zbawienia na sobie samym czy na czymkolwiek innym, Oto wyznaję. Jezu, że to Ty jesteś jedynym zbawicielem i moim zbawicielem i moim panem i na Tobie chcę polegać. I chcę położyć całą ufność w Twojej świętej krwi. Wierzę Ci, Jezu, że mnie nie otrącisz. Wierzę Ci, Jezu, że mnie oczyścisz teraz. Że mi przebaczysz i dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Tak, Panie, Błogosław te osoby, jeżeli ktoś taki był, a też Błogosław swój lud, nas. Wyznajemy, że krew baranka, krew Jezusa tego wieczoru obmywa nas, oczyszcza nas. I pomóż nam, Panie, wejrzeć w nasze serca. Zbadaj nas i doświadcz nas. Abyśmy mogli w Twoim świetle słowa i prawdy zobaczyć stan naszych serc i usunąć wszelki kwas. Wszystko to, co Ciebie nie chwali, co Ciebie obraża i zasmuca, pomóż nam, Panie. I dziękujemy Ci, że ciągle, ciągle możemy korzystać z tego cudownego źródła oczyszczenia, jakim jest Twoja krew. Amen. Niech Bóg Was błogosławi, drodzy bracia i siostry. Tak bardzo się cieszę, że możemy być razem tego wieczoru, że razem możemy być duchowo połączeni. Niech Jego pokój, łaska i błogosławieństwo jest z nami. Amen.